Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam połączenie podpinki do poncza oraz awaryjnego śpiwora w postaci takiego koca termicznego folii NRC. Jeśli posiadamy tego typu rodzaj podpinkę lub ewentualnie jakiś typowy letni śpiwór, no i chcemy go docieplić albo użyć po prostu w awaryjnej sytuacji, jeśli jest nam zbyt chłodno w takim czymś, bo to oczywiście można użyć jako taki letni, ewentualnie wiosenny śpiwór, ale już na chłodniejsze noce się to za bardzo nie nadaje, więc możemy połączyć jedno z drugim. O ile to jest dosyć przewiewne, to nie przepuszcza za bardzo wiatru z zewnątrz, no i w środku kumuluje nasze ciepło wydzielane przez nas samych. Więc połączenie jednego i drugiego sprawi, że będziemy mogli przetrwać w zimniejszą noc niż normalnie byśmy byli wyłącznie w takim śpiworze podpince. Zaraz pokażę, jak dokładnie to wygląda i jak można do tego łatwo wejść. Wkładamy podpinkę do środka. W moim przypadku jest bardzo dobrze, bo jest dodatkowo zamek, więc i tak tu się tworzy taki rodzaj śpiwora, ale są wersje, gdzie nie ma tego zamka, więc wystarczy powiązać te troki, aby właśnie uzyskać taki rodzaj śpiwora. No i teraz można wskakiwać całkowicie do środka. Poleżałem w tym zestawie około 15 minut. Fakt, że dzisiaj jest około 15 stopni Celsjusza, było mi wyjątkowo ciepło. Ciepło wytwarzane przez nasze ciało kumuluje się jednak w tym worku i nie ucieka na zewnątrz. Jest zdecydowanie cieplej niż leżałbym w samym wyłącznie tym śpiworze pod pince do poncza. Zdecydowanie takie rozwiązanie jest lepsze. No być może raczej w awaryjnych sytuacjach niż używanie typowego letniego śpiwora, na przykład jesienią, a połączenie jednego z drugim działa jak najbardziej ok. No oczywiście inaczej będzie to jeszcze przy niższej temperaturze, ale sądzę, że jak najbardziej da radę. W końcu to raczej awaryjna sytuacja, a nie normalne używanie. Chyba że ktoś po prostu chce w ten sposób używać, nie chce kupować typowego jakiegoś jesiennego, zimowego, grubego, ciężkiego śpiwora, a nie stać go na przykład na jakiś puchowy, lekki, no to takie coś, połączenie jednego z drugim wagowo też nie jest zbyt dużo, bo sam worek jest bardzo leciutki, no ale już podpinka waży 10-krotnie więcej niż sam ten worek, ale w połączeniu daje to nam zdecydowanie lepszy komfort spania, niż byśmy spali wyłącznie w samej podpince tym śpiworze. Jak dla mnie, jak najbardziej ok. Dodatkowe linki, jakieś informacje, jak to zwykle u mnie bywa, będą dostępne pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.